Don't Not do tej pory jest dla mnie trochę zagadką. Francuskie studio zasłynęło przede wszystkim pierwszym Life is Strange, grą przygodową z 2015 roku. Dalej zastanawiam się, czy ten sukces nie był zwykłym przypadkiem. Żadna kolejna ich przygodówka do sukcesu Lis nawet się nie zbliżyła. Można mieć nawet wrażenie, że jest coraz gorzej, a takie Life is Strange True Colors, jak mówiłem w swoim materiale o tej grze, jest dla mnie argumentem, że studio może nawet nie do końca rozumie, na czym polegał sukces jedynki. W tym roku mamy dostać od nich nową przygodówkę, Lost Records Bloom and Rage, które wprost wygląda jak spadkobierca Life is Strange, więc będzie okazja, żeby trochę więcej o tym pogadać. W tym materiale skupimy się na innej części twórczości Dontnod. Debiutem studia w 2013 roku była przygodowa gra akcji Remember Me. Powiedzmy, że nieźle przyjęta, chociaż też bez szału, ale gdy studio nabrało wiatru w żagle po sukcesie Life is Strange, wydali przygodową grę akcji RPG Vampyr. Produkcja zebrała sporo rozgłosu, głównie przez ciekawe pomysły wyłaniające się z zapowiedzi, ale wszystko wskazuje na to, że gra okazała się zbyt ambitna dla studia, które nie dało rady tego wszystkiego dowieść w zadowalającej formie. W Vampira gra się trochę jak w niezależną budżetową produkcję, która próbuje udawać grę AAA. I niestety tak samo można podsumować ich nową przygodową grę akcji. But when we came to this cursed place, everything changed. Banishers Ghosts of New Eden to ponownie przygodowa gra akcji RPG, której konstrukcja najbardziej kojarzy mi się z ostatnimi częściami God of War, to znaczy mamy mocno korytarzowy, półotwarty świat, możemy w miarę swobodnie zwiedzać lokacje czy zejść z drogi, żeby zrobić misje poboczne albo dodatkowe wyzwania, ale całość ma bardzo ograniczoną formę. To Dontnod, więc w grze nacisk jest wyraźnie położony właśnie na postacie oraz opowieść i nie mogę wyjść z podziwu, jak pomimo 10 lat, powiedzmy, że takim specjalizowaniu się w grach nastawionych na fabułę i postacie, wychodzi im to jakby coraz gorzej. Trochę jak takie bardziej budżetowe Quantic Dream. W Banishers poznajemy parę Banisherów, w grze przetłumaczonych na pogromców, którzy zajmują się problemami z duchami, więc można powiedzieć, że jest to gra o pogromcach duchów. Nasza para, Red McRae oraz Antea Duarte, jest nie tylko parą w interesach, ale też w sensie romantycznym. Przypływają do miasteczka New Eden ogarnąć kolejne zlecenie, które okazuje się nie być pierwszą lepszą zjawą, tylko jakąś superpotężną zmorą, która jest przyczyną klątwy ogarniającej całą okolicę i w wyniku starcia z tym potężnym duchem Antea ginie. Następnie objawia się Redowi, bo okazuje się, że jej duch został w jakiś sposób uwięziony na ziemi i żeby ją uwolnić, musimy pozbyć się klątwy. Opowiadana historia nie należy ani do najbardziej wciągających, ani zaskakujących, czego przyczyną trochę jest to, jak bardzo jest rozwodniona. Cały czas mamy przed oczami konkretny cel, musimy wrócić do New Eden oraz zabić potwora, ale droga do tego celu jest dość kręta i poprzetykana różnymi przeszkodami. I tak po drodze trafiamy na obóz łowców, którzy nam pomogą, ale najpierw musimy im pomóc rozwiązać jakiś problem z duchem, aby udowodnić, że jesteśmy przydatni. Trafiamy do kolejnego obozu, do którego nas wpuszczą, ale najpierw załatwimy dla nich jedną sprawę z duchami w okolicy. Możemy pójść do New Eden, ale najpierw musimy iść gdzieś indziej, ogarnąć jakiegoś ducha, żeby osłabić klątwę czy coś takiego. Sama główna historia przez większość czasu niewiele się rozwija, zamiast tego jest poprzetykana takimi mniejszymi przygodami, które po prostu rozwlekają całość. Twórcy wyraźnie starali się, żeby było mroczno, ponuro i makabrycznie, w końcu zazwyczaj rozwiązujemy zagadki nawiedzeń, które są efektem jakiejś okropnej zbrodni. W praktyce wszystkie te historie są cholernie sztampowe i tylko odhaczają przerobione już dziesiątki razy znane motywy z popkultury. Ale wiele gier udowodniło już, że nawet te mało oryginalne i wciągające historie są w stanie nadrobić wyraziści bohaterowie. Red McRae jest całkiem w porządku, widać, że próbowano mu dodać trochę takiej szkockiej szorstkości i charakteru, ale ostatecznie i tak jest zbyt mdły i grzeczny, żeby udźwignąć całość. Chociaż i tak jest lepszy niż Antea, o której osobowości chętnie powiedziałbym więcej, gdyby ją w ogóle miała. Wygląda to trochę na przypadek, w którym scenarzyści chcieli stworzyć postacie, z którymi mógłby utożsamiać się każdy, i jak to zazwyczaj bywa, w efekcie nie może utożsamiać się z nimi nikt. Twórcom wyraźnie też zależy, abyśmy uwierzyli w silną relację pomiędzy bohaterami, żeby nadać ciężaru tym okolicznościom i podejmowanym decyzjom. Ale związek ten jest tak wyrazisty jak sami bohaterowie. Przez większość czasu miałem wrażenie, że Antea dla Reda jest bardziej mentorem i nauczycielem niż partnerem w sensie romantycznym. Jakby kompletnie brakuje tu jakiejkolwiek chemii czy takiego napięcia emocjonalnego między nimi.
Kolejną ulubioną rzeczą Dontnod są tak zwane trudne wybory moralne i twórcy popełniają tutaj bardzo podstawowy, moim zdaniem, błąd. Na samym początku gry dowiadujemy się, że na końcu będziemy mogli wybrać, czy chcemy Antea wskrzesić, czy pozwolić jej duchowi odejść. Żeby ją wskrzesić, będziemy potrzebowali zgromadzić dużo esencji żywych, co przyznacie jest zgrabnym określeniem seryjnego morderstwa. W każdym przypadku nawiedzenia, gdy rozwiązujemy sprawę, na końcu będziemy mogli wybrać, czy pomóc wstąpić, czy wygnać ducha, co w praktyce ma ten sam efekt, albo możemy zabić nawiedzanych ludzi, którzy zazwyczaj byli nawiedzani, bo mieli coś na sumieniu, więc najwyraźniej byłoby to usprawiedliwione morderstwo. W każdym razie dzięki temu zdobędziemy ich esencję życia. Niemal na samym początku gra każe nam wręcz zadeklarować nasz wybór i złożyć obietnicę, którą później zapewne będziemy mogli złamać, w końcu to tylko obietnica, ale jesteśmy też poinformowani, że aby wskrzeszenie się udało, to musimy zebrać jak najwięcej esencji życiowej, nie wiedząc dokładnie ile. W ten sposób gra niemal na każdym kroku zniechęca nas do zmiany decyzji. Więc w praktyce jest tylko jeden wybór moralny na samym początku gry, a biorąc pod uwagę, jak nudną postacią jest Antea, to w moim przypadku nawet nie był zbyt trudny. Historia i postacie są bardzo mdłe, ale za to rozgrywka niczego tutaj nie ratuje. Jedną z głównych atrakcji jest możliwość swobodnego przełączania się pomiędzy widokiem Reda oraz Antei. Musimy to robić, ponieważ Antea potrafi widzieć rzeczy ze świata duchów oraz korzystać z widmowych mocy potrzebnych do pokonywania niektórych przeszkód. W praktyce wygląda to tak, że na przykład podchodzimy do przepaści, pokazuje się niebieskie światełko informujące nas, że jest tutaj coś interesującego ze świata duchów, przełączamy się na Anteę, okazuje się, że możemy użyć widmowego skoku, aby dostać się na drugą stronę. Nie nadaje to rozgrywce żadnej dodatkowej głębi i cały ten widmowy wzrok wygląda jak bardziej fikuśna wersja trybu detektywistycznego, tak bardzo kochanego od czasów Batmana i Wiedźmina. Trochę ciekawiej rozwiązano to w systemie walki. Red i Antea mają inne umiejętności. Red potrafi używać silnych ataków i strzelać z broni palnej. Antea ma swoje widmowe umiejki. Oraz jako duch nie może zginąć, może za to się najwyraźniej zmęczyć. Antea ma swój pasek energii, który kurczy się z czasem i gdy dostajemy obrażenia, a żeby go napełnić, musimy zadawać obrażenia jako Red. Widać, że twórcy jakoś chcieli usprawiedliwić to przełączanie się między postaciami. Na przykład, gdy jeden z bohaterów zostanie ogłuszony, możemy poradzić sobie z tym, przełączając się na drugiego. Nie zmienia to jednak, że walka sama w sobie jest bardzo prostacka. To takie standardowe, słaby, silny atak, unik oraz blok, gdy gra zasygnalizuje nam nadchodzący cios i okazjonalne używanie umiejętności, gdy sobie o nich przypomnimy. I może nie byłoby to takie złe, gdyby nie wyraźna, budżetowa toporność systemu walki. Jeśli graliście w Vampira, to pewnie wiecie, o czym mówię. Studio od tego czasu nie zrobiło wielkiego postępu. Ale wiecie, fabuła i postacie to kwestia bardzo subiektywna i rozumiem, że niektóre systemy mogą nie wyjść tak dobrze, jak miały, może gdzieś zabrakło doświadczenia albo budżetu, ale Banishers robi coś dużo gorszego, na co mam coraz większe uczulenie w grach wideo. Wywołuje u mnie poczucie, jakby nawrzucano tu rzeczy, przy których jakby nikt nie zastanowił się, czy mają one sens, czy wzbogacają doświadczenie płynące z gry i przede wszystkim, czy w ogóle bawią. Kiedy chodzimy po lokacjach, wszędzie widzimy porozrzucane kwiatki, chwasty, torby i kamienie, które możemy podnieść, z nadzieją, że się do czegoś przydadzą. Na wszelki wypadek są podświetlone, żebyśmy na pewno wiedzieli, że trzeba je zebrać. I tak bezmyślnie chodzimy od jednego świecącego śmiecia do kolejnego, a zabawy nie ma końca. Bardzo często zdarzało się, że kiedy szedłem główną drogą, pojawiała się jakaś poboczna ścieżka, na której końcu czekał na mnie tylko kolejny śmieć i poczucie, że twórcy zmarnowali mój czas. Kolejnym przykładem może być powód, dla którego zbieramy surowce, czyli system ulepszeń ekwipunku. Chociaż system to pewnie trochę zbyt hojne słowo. Mamy ekran ekwipunku i gdy okaże się, że akurat nazbieraliśmy wystarczająco dużo konkretnych śmieci, to możemy ulepszyć daną rzecz i dostajemy wtedy plus 2 do obrażeń czy coś równie fascynującego. Twórcom udało się zrobić system postępów, z którego nie płynie żadna satysfakcja zrobienia postępów. Mamy tutaj trochę takie souls-like'owe ogniska, przy których możemy rozdać punkty, ulepszyć rzeczy czy odnowić apteczki, tylko że w souls-like'ach ogniska w takiej formie są ważną, spójną częścią innych souls mechanizmów, których tutaj nie ma. Wszelkie pojawiające się zagadki środowiskowe zamiast jakiegokolwiek myślenia wymagają po prostu łażenia po lokacjach w kółko, a śledztwa w przypadku nawiedzeń polegają na tym, że biegamy od jednego podświetlonego przedmiotu do drugiego. W różnych momentach możemy odprawiać rytuały z powodów fabularnych albo żeby przywołać jakiegoś minibossa, co wygląda tak, że w konkretnym miejscu pojawia się punkt do rytuału i musimy wybrać ten jeden konkretny, nie zawsze jasny który. Jak wybierzemy zły, nic się nie stanie, po prostu zmordujemy surowce. Więc skoro i tak jest tylko jeden słuszny wybór,
wybór, a zły nie niesie żadnych konsekwencji poza marnowaniem czasu, to po co w ogóle robić z tego jakąś iluzję wyboru? To jest najgorsze w Banishers. Jest tutaj mnóstwo pomysłów, które nie tylko nie dodają nic do rozgrywki, ale wręcz irytują i przeszkadzają. Zamiast skupić się na jednej lub dwóch rzeczach i zrobić je dobrze, na przykład na fabule i systemie walki, twórcy nawrzucali tutaj mnóstwo jakichś luźnych półpomysłów, przy których jakby nikt nie zastanowił się, czy one w ogóle bawią i czy wzbogacają jakoś doświadczenie z gry. Ironiczne dla mnie jest to, że być może najlepszą grą Dontnod ostatnich lat jest wydane w zeszłym roku Żzon. Niewielka, minimalistyczna gra, kręcąca się całkowicie wokół systemu wspinania. Tymczasem Banishers wygląda jak gra z ambicją AAA, bez budżetu i doświadczenia gry AAA. Jedyną rzeczą, która mi się podobała przez całą grę, to były całkiem urokliwe i klimatyczne lokacje oraz niektóre animacje, z dużym naciskiem na niektóre, bo tak na przykład wygląda przeskakiwanie przez przeszkody, co nie jest zresztą kwestią tylko animacji, ale w ogóle takiego topornego i bardzo ograniczonego systemu poruszania się postaci. Banishers nie jest tragiczną czy niegrywalną grą. Jest nudnym, mdłym, odtwórczym i kompletnie zbędnym doświadczeniem. Produkcją, która nie wnosi niczego do dyskusji, czymś co widzieliśmy już wiele razy w o wiele lepszej formie. To przygodówka, która na siłę chce wywołać emocje i sprawić, że będzie nam zależeć na przezroczystych jak dupsko ducha postaciach. To RPG bez większej swobody w podejmowaniu decyzji czy rozwoju postaci i to gra akcji z bardzo toporną akcją. Przy tym zalewie fantastycznych gier, które co chwilę dostajemy, trudno mi usprawiedliwić poświęcanie czasu na takie gry jak Banishers. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!